Cześć, w dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na często zadawane pytanie przez nas wszystkich, tak? a zwłaszcza osoby, które zamierzają dokonać zakupu nieruchomości, czy to dla siebie, czy typowo inwestycyjnie, ulokować swoje środki w nieruchomościach. Dobrze, zacznijmy sobie od początku. Czy warto wciąż kupywać, inwestować w nieruchomości, a zwłaszcza teraz? No w czasie takim można powiedzieć po części niepewnym, w którym kierunku to wszystko zmierza. Dostajemy przecież informacje z rynku, że no, ta recesja nieubagalnie się zbliża do nas. Prawdopodobnie w jakiś sposób uderzy w nasze portfele. Jest to nieuniknione. Więc każdy z nas chce podjąć jak najlepszą decyzję, żeby ona jednak nie przełożyła się niekorzystnie, w jaki sposób, że no, stracimy to płynność finansowo. Dlaczego... Dlaczego właśnie e, powinniśmy? Dlatego właśnie powinniśmy podjąć odpowiednią e, decyzję korzystnie wpływającą na nas. Dobrze. Od samego początku. Czy warto wciąż kupować, inwestować w nieruchomości? Oczywiście, że tak. Jeśli to jest zaplanowany proces zakupu. W jakim celu kupujemy to nieruchomość? Czy na potrzeby własne? Czy typowo inwestycyjnie? Jeśli inwestycyjnie, to czy mamy zamiar ją remontować i sprzedawać, zrobić tak zwanego flipa, czy też kupujemy, można powiedzieć, typowo pod wynajem? Jak najbardziej wynajem się opłaca, jeśli finansujemy zakup tej nieruchomości gotówko? Ja już, można powiedzieć, przez kilka ostatnich miesięcy nie zauważyłem, że któryś z naszych klientów, czy też rozmawiam z konkurencją, dokonywał zakupu mieszkania, korzystając z kredytu hipotecznego pod wynajem. Dlaczego? Dlatego, że jest to ryzykowne, moim zdaniem, ale o tym opowiem w dalszej części tego filmu. Przejdźmy sobie do samego początku. Dlaczego kupno mieszkania jest opłacalne? Przede wszystkim budujemy swój majątek. Możemy go w przyszłości spieniężyć, następnie możemy przekazać dzieciom. Też czujemy się komfortowo, jeśli mieszkamy w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Nie jesteśmy uzależnieni od wynajmującego, czy jesteśmy skazani na łaskę no, tych naszych rządzących itd. Drugą bardzo ważną rzeczą jest... Że pieniądze, przed nieruchomości przede wszystkim zabezpieczają nas przed inflacją. To jest ważne, bo jeśli ja mam. 300-400 tysięcy na rachunku bankowym, i no nie jestem w stanie inwestować na giełdzie, bawić się w różnego typu inne projekty związane, no można powiedzieć, z inwestowaniem w jakieś mniejsze firmy, bądź rozpocznę własny projekt. To wiadomo, że szukam alternatywy prostej, łatwiejszej, która nie będzie absorbować mojego czasu. Nie będę musiał się w to w ogóle angażować, więc spora część osób decyduje się na zakup nieruchomości. I to, jest dobry, I to jest dobre rozwiązanie. Niektórzy już teraz zauważyli nawet po klientach: ostatnio zrobiliśmy taką ankietę wewnętrzną, co robią osoby sprzedające nieruchomość. To wiadomo, że z pieniędzmi to w większości przypadków one odpowiedziały, że im zainwestowały te pieniądze w jakąś inną nieruchomość, ale część osób pozbywających się nieruchomości ulokowała te pieniądze na lokatach bankowych. Więc na to też proszę zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego, że nie wszyscy chcą inwestować w nieruchomości i dla nich to nie jest jakimś wyznacznikiem kupno mieszkania i wynajęcie go, czy też budynku. Dlaczego? Dlatego, że mają świadomość tego, że nie mają doświadczenia, będą musieli angażować swój czas i nie każdy chce się użerać z najemcami. Oczywiście można to delegować dla firm zewnętrznych, agencji nieruchomości, czy firm specjalizujących się w tym, ale niektórzy podchodzą do tego, że jeśli nie podejdą do spraw indywidualnie, osobiście, no to wiadomo, że to też nie będzie jakichś wielkich wyników. I to jest prawda. To jak się mówi. Jeśli ty nie przypilnujesz tego sam, no to uwierz mi, że tego nikt lepiej nie zrobi za ciebie, bo to nie są ich pieniądze, tylko to są twoje pieniądze. Przejdźmy sobie dalej. Nieważne czy kupujesz dla siebie, czy inwestycyjnie, Ty na tej nieruchomości zarabiasz. Nawet kupując dla siebie. No załóżmy wynajmujesz teraz, więc nie musisz płacić czynszu, więc ten czynsz, może powiedzieć, jest dla Ciebie. Mam na myśli nie czynsz dla administracji, spółdzielni, tylko czynsz dla wynajmującego właściciela nieruchomości. Też odczuwasz takie bezpieczeństwo, jesteś uzależniony. Robisz co chcesz w tej nieruchomości, więc po części zarabiasz, no i długofalowo na niej zarabiasz, bo jeśli kupisz tę nieruchomość dobrze, no to nieuniknione jest, że ona przechowa siłę nabywczą tego pieniądza i na tym mieszkaniu zarobisz. Jeśli kupujesz inwestycyjnie no to wiadomo, że typowo albo z myślą późniejszej sprzedaży, albo chcesz tą nieruchomość od razu wynajmować. I ja powiem otwarcie, że wynajem będzie to coraz droższy, a zwłaszcza nieruchomości, które są w takim koszyku popytowym. Dwupokojowe mieszkanie bądź jednopokojowe z aneksem kuchennym w nowszym budownictwie w dobrej lokalizacji. Co rozumiem, poprze co rozumiem poprzez mówienie dobra lokalizacja? Czy jest tam infrastruktura drogowa, transport publiczny, czy jest odpowiednia ilość miejsc parkingowych, czy dana, dane osiedle nie jest zagęszczone. Właśnie to co aspekty, które zwracam uwagę. Czy są budynki użyteczności publicznej, sklepy, supermarkety i tak dalej. Na to trzeba zwrócić uwagę. I czy ta lokalizacja jest perspektywistyczna? To trzeba jednak wziąć pod uwagę. Następne, zabezpieczasz swoją przyszłość. Lokując teraz pieniądze w nieruchomościach. Oczywiście możesz ulokować w innych alternatywach, ale większość osób decyduje się w nieruchomości. Pamiętaj, posiadając teraz załóżmy zaszczędzone pieniądze w płocie kilkuset tysięcy, tak naprawdę one same w sobie pieniądze są bezwartościowe. Jest to tylko środek płatniczy, za który kupuje się różnego typu dobra, ruchomości, nieruchomości itd. Więc proszę wziąć to pod uwagę, ja też podam przykład, gdzie wielu klientów mi mówiło, że o rodzice byli w Stanach i załóżmy do tej pory trzymają tam 20 czy ileś tam tysięcy dolarów na koncie bankowym, czy to jest mądre rozwiązanie? No oczywiście, że nie, wystarczyło wtedy tylko kupić nieruchomość, no ale niestety, tak ludzie działają, bo myślą, że te pieniądze wartości nie tracą. Dobrze, przejdźmy sobie do następnej części tego filmu, też odpowiadające głównie na temat tego filmu. Czy warto właśnie kupywać te nieruchomości inwestować? Więc ja podzieliłem sobie na dwie grupy. Kupno dla siebie i kupno-typowo-inwestycyjnie. Więc przejdźmy sobie do tej większej grupy odbiorców, bo jednak większość klientów kupuje nieruchomości dla siebie i to jest też dobre dla gospodarki, że kupują dla siebie, bo też napędzają ten rynek. Też po części wspomnę, że nieruchomości, a zwłaszcza mieszkania, to są dobrem luksusowym i no każdy chciałby mieć jak najszybciej te swoje wymarzone M i mieszkania, co jest najważniejsze, że są jednym z lepszych produktów, jeśli chodzi o nieruchomości, gdy chcemy szybko wyciągnąć kapitał. Bo wystarczy, że mamy w dobrej lokalizacji, gotowe do wejścia, cena jest odpowiednia, i jesteśmy w stanie w przeciągu kilku tygodni wyciągnąć kapitał z tej nieruchomości, bo zawsze się znajdzie klient. Jeśli chodzi o działki, budynki usługowe, to jest dosyć ryzykowny temat. Jest ono uzależnione od sytuacji politycznej, gospodarczej. Dlaczego? Bo ktoś, kto kupuje działkę czy jakiś budynek usługowy, komercyjny, on musi mieć wizję. A jeśli ktoś kupuje mieszkanie, to kupuje po to, żeby w nim mieszkać. Od razu robimy akt notarialny, przekazanie nieruchomości, sobie mieszkam. Na działce nie będziesz mieszkał. W budynku usługowym nie będziesz mieszkał. Tak to wygląda. Więc zacznijmy sobie od tych osób kupujących dla siebie. Odpowiadamy sobie na pytanie, czy mam potrzebę zakupu tej nieruchomości? W jakim czasie muszę kupić to nieruchomość? To jest bardzo ważne pytanie. Czyli ten ułożenie tego planu pozwoli nam na zniwelowanie tych emocji towarzyszących przy zakupie tej nieruchomości. Więc podchodzimy na spokojnie. Ile tych nieruchomości muszę zobaczyć, żeby dokonać odpowiedniej, e, odpowiedniej decyzji? I teraz, czy ja w ogóle będę w stanie podjąć tą odpowiednią decyzję? Wątpię. Dlatego warto byłoby tutaj skorzystać z usług doświadczonego agenta, który zna lokalny rynek, działa już sporo czasu i on nam jeszcze będzie w stanie e, doradzić, jako nieruchomość faktycznie kupić dla siebie, jako inwestycyjnie. Bo ciężko powiązać te dwie rzeczy, że o kupię i dla siebie i inwestycyjnie. No nie, inaczej patrzymy, jeśli kupujemy inwestycyjnie, no, ma nam się zgadzać Excel, ma nam się to opłacać i tyle. Jeśli kupujemy dla siebie, to wiadomo, tutaj różnego typu są aspekty, które na to wpływają. Czy się dobrze czujemy w tej nieruchomości, czy sąsiedztwo nam odpowiada, i tak dalej. Przejdźmy sobie do następnego pytania, które powinniśmy sobie zadać, gdy kupujemy nieruchomość dla siebie. Czy Stać mnie na kupno tej nieruchomości i czy kupuję ją na kredyt, jeśli na kredyt i ja odpowiem jak najbardziej. Jeśli dobrze zarabiasz, tak, nie jest dla Ciebie problemem, można powiedzieć, wzięcie kredytu i płacenie raty 3-4 tysięcy czy więcej, nie masz co się zastanawiać. Jeśli kupujesz za gotówkę, to tym bardziej podejmuj decyzję, bo cóż te pieniądze mają w sobie zawartość, to jest tylko papier bądź cyfra na koncie, nic więcej. A tutaj masz już faktycznie po części e, dobro, które w przyszłości będziesz mógł spieniężyć, wykorzystać. E, jeszcze jedna e, ważna rzecz: e, przy kupie nieruchomości dla siebie, jakiego ja mieszkania szukam. Czyli to musi e, być ustalone z góry lokalizacja. Jakie to ma być budownictwo? Nowsze czy starsze? Które piętro? Czy mają być windy? Czy ma być jakieś miejsce parkingowe? Czy mieszkania ma być gotowe do wejścia czy do remontu? To są bardzo proste pytanie, pytania, ale one będą w stanie pomóc nam w znalezieniu tej odpowiedniej nieruchomości. Przejdźmy sobie teraz do zakupu inwestycyjnego. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy kupuję na przysłowiowego flipa, gdzie wciąż takie tematy są robione i nie ma z tym najmniejszego problemu, bo wiadomo, że ktoś, to potrzebuje pieniędzy, sprzeda taniej. My nie możemy mierzyć wszystkich własną miarą. Jeśli jest osoba, która potrzebuje wyciągnąć kapitał w przeciągu dwóch tygodni miesiąca, no nie oszukujmy się, że ona będzie skłonna do zajścia z tej ceny. Tak to wygląda. A jeśli są osoby, które mogą sobie pozwolić, nie zejdą i jest ten dysonans na rynku. Rynek jeszcze nie wiadomo w którym kierunku pójdzie, ale moim zdaniem pójdzie w kierunku spadków. Dlaczego? Bo są osoby, które jednak wypuszczą na rynek tańsze mieszkania, bo będą potrzebowały ten kapitał wyciągnąć. Dobrze, zakup inwestycyjny, jeśli go dokonujemy za gotówkę. To jest jedna z najlepszych opcji, bo nawet jeśli kupujemy mieszkanie pod wynajem, no to odpowiadamy sobie sami, mamy zabezpieczone pieniądze, zarabiamy na tym i nieruchomość wzrasta nam na wartości. Oczywiście, jeśli ją kupimy dobrze, to jest podstawa. A już sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem faktycznie w stanie ocenić rynek i kupię to nieruchomość dobrze. Ja powiem szczerze, otwarcie tak. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Jeśli ja, posiadając informacje od kilkudziesięciu osób, które działają na tym rynku, nie do końca podejmuję odpowiednio decyzję, gdzieś tam zawsze się pomylę, no to jak Ty ma się podjąć, podjąć, jeśli masz informacje, załóżmy, bo obejrzałeś tam 10 mieszkań. I to nie jest w stanie stwierdzić, która lokalizacja jest popytowa. Ja już teraz załóżmy w pewnych miastach już wiem, że w którą lokalizację warto zainwestować, ale trzeba było kilka razy się przejechać. I właśnie to jest to doświadczenie. I dlatego korzystamy zawsze z doświadczonych osób, które też zajmują się wynajmem tych nieruchomości, sprzedażą itd. Żeby nie popełnić, można powiedzieć, no błędu, jaki był popełniany przez klientów wiele razy, że załóżmy kupiłem nieruchomość pod wpływem emocji za kwotę X. Sprzedaję za dwa lata za kwotę to samo X, więc tak naprawdę straciłem na tej nieruchomości. Bo ta pienią wartość pieniądza też spadła w dół, a lepsze nieruchomości poszły do góry, więc proszę na to zwrócić uwagę. Dawno już, właśnie tak jak wspominałem, wcześniej nie widziałem zakupu nieruchomości za kredyt, typowo pod wynajem. Moim zdaniem to jest ryzykowne i duża, osób, duża część osób jednak się zastanawia. Przejdźmy sobie dalej. Zakup tej nieruchomości inwestycyjnie jest dobrym pomysłem, bo jeśli nie mamy możliwości innej alternatywy wypłania tych pieniędzy, no to tak czy tak. Będziemy czerpać same korzyści z zakupu tej nieruchomości, więc ja tutaj my się nie zastanawiam sam mogę powiedzieć na swoim przykładzie że żebym mógł to jeszcze więcej nieruchomości kupił ale niestety no nie miałem takiej e, możliwości tak tego kapitału tej zdolności swoją zdolność kredytową wykorzystałem w 100% ale też nie zakorkowałem się na maksa pod korek bo ustaliłem sobie tę barierę że jeśli te stopy wzrosną no to będzie mi stać na spłacanie tego kredytu a jeśli chodzi właśnie o te kredyty hipoteczne no to średnio jasno pokazuje że spłacanie kredytów następuje w przeciągu 10 lat. Dlaczego? Wspomnę jeszcze raz o tym w wielu filmach, o tym mówiłem, że tak duże zobowiązanie jest dla nas motorem napędowym do większego zarabiania pieniędzy, do oszczędzania, do rozwoju siebie samego. Więc to jest bardzo ważne. Przy tym wszystkim, jeśli kupujemy dla siebie czy też inwestycyjnie, bardzo ważny jest plan B. Co jeśli załóżmy, będę wyprowadzał się do innego miasta, bądź będę wyjeżdżał za granicę, czy też będę potrzebował nagle szybko pieniędzy? I jeśli kupujemy dla siebie, czy to nieruchomość w razie czego szybko sprzedam? I co ma na to wpływ? Przede wszystkim na szybkość sprzedaż ma wpływ lokalizacja, standard wykończenia, nowsze budownictwo oraz cena. Nic więcej. I tak jak wspomniałem wcześniej, mieszkania są dobrym produktem, albo możemy szybko wyciągnąć kapitał. Jeśli chodzi o grunty, budynki usługowe, komercyjne, domy, jest to już długofalowy proces. Chociaż domy też można zaliczyć do grupy mieszkań, bo tam też głównym wyznacznikiem jest cena. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o zakup inwestycyjny, na plan B, C. To jest podstawa, żeby go sobie stworzyć. Co jeśli załóżmy mieszkanie się nie wynajmuje, bądź e, oczekiwałem załóżmy 2000 czynszu, no wynajem za 1600? Czy wciąż mi się to opłaca? Jeśli kupiłem za gotówkę, no to jak najbardziej, tak? Wciąż zarabiacie. Jeśli na kredyt, no już może być tutaj delikatny, można powiedzieć, dysonans pomiędzy tym. Następne, jak zweryfikować dobrze najemcę? Jak wyegzekwować od niego systematycznej płatności, i żeby szanował te mieszkanie, traktował je jak własne, żeby ono nie było niszczone? Jak pozyskać najemcę, który będzie mieszkał u nas kilka lat, bądź nawet kilkanaście, a są takie przypadki. Ja sam mam przypadek, gdzie u mnie osoby mieszkają już po kilka lat i nie ma z nimi najmniejszego problemu. I to jest właśnie podstawa, a co jest najfajniejsze, co człowieka cieszy, że ja wiem ile już ta nieruchomość jest warta, wciąż na nie zarabiam i nie będę miał problemu ze sprzedażą, a co najważniejsze, że ja nawet pozwolę sobie zejść z tej ceny ofertowej, bo ja wiem ile na niej zarobiłem. Ja uważam, że chciwy traci dwa razy. Ja nie kieruję się w swoim życie, w życiu chciwością. Przekazuję tak samo i w tych moich filmach. Przekazuję Wam informacje z pierwszej ręki. Jeśli mamy ten plan B ustalony, C super i y, to jest najważniejsze przy zakupie nieruchomości. To o czym powiedziałem wcześniej. Ja jeszcze tutaj powiem tak, traci najwięcej ten co nic nie robi. Nigdy nie zabezpieczysz się na 100%. Życie nie zaprojektujesz, może się okazać, że i u nas spadnie bomba. No i co w związku z tym? no zacznie się dorabiać się od nowa, tak to wygląda, wiadomo warto dywersyfikować ten nasz portfel nieruchomości, ale e, czy to poza naszymi granicami, czy e, w inne alternatywa, trypu jakieś tam, e, no nie wiem, kruszce, e, akcje różnych spółek i tak dalej, ale jeśli tutaj mówimy o nieruchomościach, dywersyfikacja, ale w dobre rynki, ja polecam na przykład rynek Wielkiej Brytanii, to dlaczego? Dlatego, że tam od dawna nie było wojny, a nawet jeśli za czasów II Wojny Światowej tam było trochę bombardowania. Tak tak to jest potężna gospodarka, stabilna i to jest bardzo ważne. Czy też rynek USA, na przykład Floryda, gdzie jest piękna pogoda, cały czas jest słońce, jest mnóstwo turystów i co najważniejsze, że coraz więcej osób wybiera... E, Floryda jako kierunek, można powiedzieć, docelowy, czy na starsze lata, czy też inwestycyjnie. Odnośnie innych rynków nie będę się wypowiadał, bo ich nie znam. Ja mówię o rynkach, gdzie sam coś kupiłem i tam mieszkałem. Na takiej zasadzie. Nie będę tutaj doradzał wchodzenie w rynki, których po prostu nie znam. Dobrze. Tutaj jeszcze zwrócę uwagę, dlaczego warto w te nieruchomości wciąż inwestować i kupywać? dlatego że to jest dobro luksusowe. My jako Polacy nie tylko Polacy traktujemy to nieruchomość jako coś najważniejszego w naszym życiu, że to mamy, to jest nasze, więc zawsze znajdzie się na to klient. To jest nieuniknione. Tylko wszystko zależy od tego, czy ty dobrze kupisz tą nieruchomość. Bo ja mogę podać tutaj przykład, gdzie klient kupywał w 2000, załóżmy dziesiątym roku nieruchomość i on na przestrzeni 10 lat zarobił tylko 30 tysięcy złotych. Co to jest? Przecież to jest to tak jakby już stracił ten klient. A były przypadki, gdzie widziałem na akcie notarialnym w 2018-2017 roku kwota X, a sprzedaż następowała, załóżmy nawet i teraz miałem ostatnio taki akt, za kwotę 2 razy X. Ale dlaczego? Dlatego, że kupili dobrze. No też nie jesteśmy do końca w stanie stwierdzić, ale warto jednak, jak już wydajemy te kilkaset tysięcy złotych, podejść do tego na spokojnie, i z rozumem to jest bardzo ważne a nie emocjonalnie bo kupię bo muszę bo inni mają bo ja muszę już mieć nie nie na spokojnie jak to mówi jak to się mówi kto się śpieszy tam się diabeł cieszy Teraz tak, jeśli chodzi o te kredyty hipoteczne, tak jak wspomniałem, wciąż są na przykład u nas osoby w firmach, które no korzystają z tego kredytu hipotecznego, ale to też na takie zasadzie, że nie kredytują tej nieruchomości w całości. Jest to 50% nieruchomości 60, no tak osyłuje w połowie. Jeśli chodzi o zakup nieruchomości na kredyt typowo pod wynajem, no to już. Od trzech miesięcy nie słyszałem o tego typu kredycie. Jeśli ty słyszałeś, no to można powiedzieć osoba dosyć mocno ryzykuje moim zdaniem, bo to też wiadomo, że ten kredyt nie jest tani i czy faktycznie to jest sens teraz w tym kierunku zmierzać, czy jednak lepiej się wstrzymać. Najważniejsze przy nieruchomościach to jest to, czy ja faktycznie mam potrzebę i czy czuję się z tym dobrze. Jeśli tak, nie ma co się zastanawiać. Tak jak wspomniałem, nigdy na 100% się nie zabezpieczysz, życie nie zaprojektujesz. Podsumowując ten materiał, yy, prześlij go sobie, przefiltruj informacje, które dla Ciebie są korzystne. Jeśli uważasz, że faktycznie jest pomocny, udostępnij go dalej. Zapraszam też do otwartej dyskusji, jestem otwarty. I co jest najważniejsze, uprzedzam. Że nie poruszyłem na pewno wszystkich aspektów związanych z zakupem nieruchomości dla siebie inwestycyjnie, więc proszę tutaj w jakiś sposób nie zarzucać mi tego, bo wiadomo, że każdy, każdy zakup to jest o wiele więcej innych aspektów, każda nieruchomość to samo. Więc tutaj warto byłoby to skonsultować z doświadczonym agentem, który będzie stanie. Odpowiedzieć na te nasze wszystkie pytania, pomóc nam w tym zakupie, czy faktycznie podejmujemy odpowiednią decyzję, bo może tak się okazać, że akurat zakup nieruchomości nie jest dla nas teraz, może za rok, może za dwa, a może dla nas jest faktycznie teraz, bądź sprzedaż. I od tego właśnie jest dobry agent do spraw nieruchomości, czy też osoba już działająca w rynku zakupowym, sprzedażowym, jak i wynajmie nieruchomości. Następne, chciałbym dodać, że jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek porady związanej z zakupem nieruchomości, sprzedażą, zapraszamy do kontaktu. Link. W opisie filmu, czy też bym chciał wspomnieć, że na chwilę obecną rekrutujemy osoby do naszych biur w Warszawie i w oddziałach w Warszawie i w Białymstoku, Więc jeśli jesteś osobą ambitną, pracowitą, zapraszamy do wysłania CV na adres mailowy, który również znajduje się w opisie. Z mojej strony to wszystko. Życzę wszystkim udanych zakupów, jak i sprzedaży no, w tych dziwnych czasach, w takich niepewnych czasach. Ale powiem tylko jeszcze raz dosadnie: traci ten, co nic nie robi. Nigdy nie ma najlepszej. Możliwości inwestowania, zakupu nieruchomości. Czas płynie nieubagalnie. Dziś mamy 25 lat, nagle będziemy mieć 35. I teraz to od Ciebie zależy, w którym kierunku pójdziesz. Dziękuję za poświęcony czas. Trzymaj się, cześć.